Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty zimową porą, proszę ja ciebie. Zimową porą, gdyż iż ponieważ no niestety nie zdążyłem, nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, która jest godzina, to jest raz, a dwa, nie zdążyłem na czas. Przecież jestem ubrany, no ale nieważne. Nie zdążyłem wrócić na czas i generalnie liczyłem na to, że jeszcze uda mi się do kopalni skoczyć, no ale niestety nie i zostałem zaskoczony. Bezczelnie zostałem zaskoczony przez nową porę roku. No niestety, czasami tak bywa. Trudno się mówi, żyje się dalej, jak to mówią. Ale generalnie w związku z tym, że mamy dwa nowe domy, mamy również dwa kurniki. Fajnie byłoby pojechać do tej Piastowi, kupić kurczaki. Byłoby też również fajnie znaleźć kogoś, kto mógłby ewentualnie pracować z tymi kurczaczkami. Także taki jest priorytet. No i oczywiście pogadać z tym Otkerem, doktorem Otkerem, bo coś mi się wydaje, że to jest grubsza akcja. Także tym się zaraz zajmiemy. Niemniej, najsampierw jednakże trzeba by było pozyskać trochę wody dla naszego ludu. Dziękuję ci pięknie. Tak, tak. Dziękować. Weź, wrzucimy to wszystko tutaj. Chleby to nie, bo chleby pójdą na handel. Wiesz co, kapustę też tu wrzucę, bo dlaczego nie? Jedno mięsko to też nie jest za wiele. Wiadro z wodą. O, właśnie tak. To chciałem tutaj wrzucić. I zupy kremowe. Fantastycznie. 24 zupy kremowe. Nie, no znacznie więcej tego jest. Także spoko. Z głodu na pewno nie pomrą. Gdzie jesteś, mój kuniku, ty? Złoty, królowo złota, walkirio, ty. Pędząca po niebiosach. Po nieboskłonie bardziej nawet. Przede wszystkim, zanim cokolwiek zrobimy, to tak. Chciałbym zobaczyć, czy mamy jakieś patyki. Mamy dwie kłody, czyli patyka pewnie też dwie sztuki. Rudy miedzi mamy całkiem sporo, proszę, czyli nie próżnowała ta kobitka. Bardzo mnie to cieszy. Także przepalmy sobie może tę miedź. Zdecydowanie należy do tego miejsca. No raczej należysz do mnie, nawet należysz ty. Kurcze. Niewdzięcznico ty. Do pracy się weź, a nie. Jakiś komar lata, czy co? Ile mamy patyków? 6. Dobra, zbierzmy chociaż troszeczkę więcej, to sobie młotki porobimy i przehandlujemy to wszystko. Niby niedużo, ale zawsze coś tam wpadnie. Grosz do grosza, będzie kokosza, jak to mówią. Coś tu jeszcze jest? Oczywiście, że tak. Kiedyś ten płotek również wykończymy. Ale do tego czasu no, musi nam wystarczyć to, co mamy. Dobra, młotki proszę o ciebie, 32 sztuki. Całkiem spoko. Co grać? Kurczę, nie widziałem. Dobra, co no... Czy my mamy w ogóle pióra jakieś? Boże, ile tu jest przedmiotów. Jasny gwint. Ten wapień jeszcze. Kurczę, trzeba by było chałupy pocieplać. A przynajmniej by wypadało. Dodaj ocieplenie, jasne. Tu nie ma okna w ogóle na... Aha, okej. Okay. Aha, no i to tyle, jeżeli chodzi o ocieplanie. Wizerunku, hehe. Chodź, koniku. Jedziemy w świat, proszę ja ciebie. No może nie taki jakiś tam szczególny świat, ale generalnie jedziemy sobie. No. Coraz bardziej rozważam opcję wybudowania drugiej stajni.
A teraz jak pojedziemy... O, ja mam pomysł. Teraz jak pojedziemy, to kupimy jeszcze jedną klacz. Taką rozpłodową. Czekaj, czy ja dobrze jadę? Tak jakby nie do końca, kurczę, nie do końca. No, także kupimy klacz. Niech ona tam źrebaki robi. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało. Ale to są zawsze pieniążki dodatkowe, nie? Także ja jak najbardziej jestem za. Porozmawiaj z Edgarem. Czekaj, weź, zejdź na chwilkę. Ile mamy pochodni w ekwipunku? Czekaj, bo to nie tutaj, to tutaj będzie, tak? Tak, powinno być przynajmniej. Prosta pochodnia 4 i pochodnie jeszcze 2. Dobra, to wytwórz mi nawet 8 tych pochodni już, niech będzie. Zima w tej grze jest strasznie paskudna. Generalnie dobrze, że jest taka immersja, nie? Że ten świat oddziałuje faktycznie na nas i że ma jakieś tam znaczenie. A nie, że tylko sobie po prostu jest. Siemasz. Co jest lepsze, osioł czy koń? Jedyni ludzie, którzy wybierają osły zamiast koni, są albo biedni, albo obłąkani. No. Także tu mamy odpowiedź co do tego, czy warto kupować osiołki. Nie no, oczywiście żartuję. Klacz samica, ty, wygląda identycznie jak ten nasz poprzedni. Co ty robisz? Ech. Dobra, dzięki. Niech sobie już tam będzie, super jest, dziękować, dziękować. A my w każdym razie, no idziemy pogadać z tym chłopem, nie? Ale czekaj! Jeszcze zanim. Zapisz grę, proszę ja ciebie. Tablica ogłoszeń i lecimy z tematem. Upoluj 9 gołębi, nie ma opcji. To możemy wziąć. Buraki 32 to nie mamy. Brązowe młotki 2 mamy oddać. Za 500 monet i 200 reputacji. Dobra, wezmę. Brązowa kosa, jedna sztuka. 429 monet, dobra. To zróbmy to w ten sposób, proszę ja ciebie. Siemanko. Droga ta brązowa kosa, no ale okej, niech będzie. Nie będę się cofał specjalnie, przecież kurczę miałem w ekwipunku, mogłem ją oddać. A głupio stracone pieniądze. Weź to ode mnie odkup, dziękuję ci najmocniej. Słuchaj ty, jest też sprawa. Nie masz może czegoś, co mogłoby mi się przydać? Nie wydaje mi się, czekaj. Butelka na miód pitny, dobra. 4 monetki tylko za butelkę na miód pitny. No nie za wiele. Dobra, trzymaj się. Czołem. Kluski z rosołem. Kup ode mnie butelki na piwo. Chleby też możesz ode mnie kupić. Drewniany fiolek też już kilka mamy, także weź to ode mnie. Drewniane młotki też nie są mi potrzebne. Włócznie też możesz ode mnie odkupić, dziękuję ci bardzo. Kaptur też możesz ode mnie odkupić, mamy 2. Futra mamy dużo, warto byłoby to wykorzystać w końcu na coś. Natychmiastowego odtrucia, właśnie. Jedną taką potrzebujemy do questa. Daj mi miniszek lekarski, oset mi daj, proszę ja ciebie, stokrotki mi daj od razu, wilcze jagody też mogę kupić, zamrozimy. Zatrujemy sobie strzały, jak już w końcu je stworzymy zaraz. Przynajmniej taki mam plan. Miód pitny, proszę ja ciebie. Dobra, tę mąkę mogę, nie mogę sprzedać, okej. Okay. Patyki, pałki jakieś, piwa ci też mogę sprzedać. Co tu jeszcze mam?
No dobra, wychodzi na to, że w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tego typu przedmioty. No. Narka. Dobra, to zróbmy tak. Najpierw. Gdzie ty jesteś? Panie od questa. Ile? 900 metrów. Nie no, tyle to nie, to zrobimy coś tutaj. O, 34 metry, no to jeszcze w miarę sensownie. Cześć, siemasz. Świeżutkie młoty, dzięki wielkie, narka. Szukam kosy, 50 metrów, dobra. Nie wiem po co mu kosa w zimie, ale okej. To nie mój problem, że tak powiem. Gościu. Mam kosę i muszę powiedzieć, że nie wiem dlaczego, ale to ogłoszenie przyprawiło mnie o ciarki. Co nie? Człowiek, który dał mi to ogłoszenie, był jeszcze bardziej niepokojący. Bardzo cichy i osobliwy, blady jak duch, chudy jak szczapa. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Dziwne, chciałbym go zobaczyć. A może nie? Ty również take care, ale póki co... Czekaj, gdzie on był? Tutaj. Gdzie jest ten doktor Edgar? Halo. Czołem, doktorze Edgarze. Jestem zajęty, odejdź. Byłem w twoim domu, Edgar. Naprawdę? I dlaczego miałabyś to zrobić? Twój ojciec martwi się o ciebie. Ha, więc stary pierdziel przypomniał sobie... To nie jest chyba przekleństwo, nie? Że jest spokrewniony z kimś innym niż jego nowa. Idealna rodzina starorzecza, co? Powiedz mu, że nie potrzebuję jego wykładów. Zrobię to, co on powinien był zrobić już bardzo dawno temu. Co to jest? Nic nie powiem. Zostaw mnie w spokoju. Wiem, jak to jest czuć się opuszczonym. Nie musisz robić nic głupiego. Wolisz, bym od razu doniosła na ciebie kasztelanowi, czy też widziałam broń, Edgar? Ktoś przez ciebie zginie. Wiem, jak to jest czuć się opuszczonym. Nic o mnie nie wiesz, a o moim ludzie. Oświeć mnie zatem. Myślisz, że jesteś o wiele lepsza ode mnie. Wszyscy tak myślicie. Dlatego jesteście chorobą. Mój ojciec przybył tu z armią, która miała oczyścić świat z ludzi waszego pokroju. Jest zbyt słaby i przestraszony, by to zrobić. Ale ja nie. Zapłacisz mi za to. Rozejrzyj się. To najspokojniejsze miejsce na świecie. Twój król wyrżnął moich ludzi. Nasączył ziemię ich krwią. I co potem? Zbudował to przeklęte miasto, żeby to uczcić. Kości moich przodków stanowią jego fundamenty, a ty świętujesz. Wrzucili mojego ojca do klatki jak psa. Być może złamali mu kręgosłup. Ale ja nie pójdę na dno tak łatwo. Podam ci koronowaną głowę uzurpatora na talerzu. Orzesz, kurczę, co tu się działo w ogóle? Nie miałam pojęcia o tym wszystkim, przepraszam. To nie. Teraz też jestem wściekła. Jak oni mogli to zrobić? Mówisz o czymś, co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Teraz świat jest inny, ci ludzie nie chcą cię skrzywdzić. Zapomniałeś, kto napadł kogo? Wasi przodkowie przelali własną krew, zaślepieni chciwością. Kurczę, waham się pomiędzy trójką a czwórką, czyli że albo że miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu i świat jest inny, albo zapomniałeś, kto napadł kogo. Generalnie, tak z jednej strony na logikę biorąc, jeżeli powiem o tym, że zapomniałeś, kto napadł na kogo i tak dalej, to wcale nie będzie dobre takie do końca rozwiązanie. Jasne, o historii nie wolno zapominać, ale generalnie to dalej jakby wypominanie tego mimo wszystko dalej buduje pewnego rodzaju taką granicę. Przynajmniej tak mi się wydaje i takie odnoszę wrażenie, że dalej jakby sprawia, że winy nie zostały zapomniane, a wręcz przeciwnie, cały czas je jakby piętnujemy i gloryfikujemy. Także... No mówisz o czymś, co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Jesteś tak samo ślepa jak mój ojciec. Wynoś się stąd, mam dość słuchania twoich bzdur. Nadszedł czas, żebym zrobił to wszystko po swojemu. Zatrzymam cię, Edgar. Ty, a mogę to wczytać?
Dobra, dobra, witam was ponownie, moi drodzy. Zrobiłem jeszcze raz, niestety musiałem wczytać grę. Znaczy musiałem, chciałem wczytać grę, bo chcę zobaczyć inne opcje, jakie nam daje ta gra i ten dialog. Ale generalnie tak, musiałem wczytać grę i ona się wczytała do momentu odbioru zadań z tablicy, także oddałem to wszystko jeszcze raz. Jednocześnie po prostu wykorzystując fakt, że wiedziałem już o tym, że mam w ekwipunku brązową kosę, to po prostu ją zdjąłem i oddałem. Także tak, lekkie takie nagięcie zasad. Ale generalnie tak, wracamy do tematu, wracamy do rozmowy. Byłem w twoim domu, tak, tak, tu pamiętamy. Wiem, jak to jest czuć się opuszczonym, albo wolisz, żebym od razu doniosła na ciebie kasztelanowi? Nie widziała, znaczy widziała broń, ale generalnie ją całą wzięła, więc... Wolisz, bym od razu doniosła kasztelanowi? Czy to ma być groźba? Nie musi tak być, po prostu porozmawiaj ze mną. Myślisz, że jesteś o wiele lepsza ode mnie. Wszyscy tak myślicie. Aha, czyli to jest dalej. O czym ty mówisz? A zapomniałeś, kto napadł kogo? Jesteś tak samo ślepa jak... Aha. To ty jesteś głupi, to jeszcze nie koniec. Dobra, czyli wychodzi na to, że generalnie co byśmy nie zrobili, to i tak skończy się ta rozmowa w ten sam sposób. Okej. Ty, sprawdź bazgroły od Kera. Stół jest prawie w całości pokryty kawałkami pergaminu z różnymi bazgrołami i rysami, choć autor z wielkim skupieniem wpatruje się w swoje pisma, z daleka trudno rozszyfrować ich treść. Nie do końca wiem, co to jest, ale okej, zbliż się o krok. Rozpoznajesz dom od Kera, nieumiejętnie naszkicowany na jednym z pergaminów. Są tam małe rysunki wszystkich jego towarzyszy, na które natknąłeś się na zapleczu. Wśród bazgrołów znajduje się zapisane zdanie, którego jednak nie sposób odczytać z tej odległości. Teraz wyraźnie widać słowa, jedna ręką myje drugą. Zanim udaje ci się uzyskać więcej informacji, Otker zauważa twoje podglądanie i ze złością każe ci odejść. Porozmawiaj z Tomaszem. O Boże, znowu miliard kilometrów. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy najpierw tego questa, co? Gdzie on jest w ogóle? Klonicy, proszę bardzo. Dojedziemy do Klonicy w takim razie. A czekaj, jeszcze zanim, poczekaj, wróć, panie parlamencie, hola hola. Zobaczmy jeszcze, kogo tu możemy dodać ewentualnie. I gdzie można kupić kurczaki. Bo jakoś kurczę nie za bardzo... Nie ma kobiet? O nie! To tyle, to nie, to tak, to nie. Ale może mi powiecie chociaż, panowie, gdzie mogę znaleźć zwierzęta? Kury. Skałki. Niech to. See you soon. Ej, a może byśmy... Właśnie, bo sobie przypomniałem, że przecież my gramy kobietą. Ciekawe, co się stanie, jak ona będzie w ciąży na przykład. Co wy na to, gdybyśmy... Przede wszystkim sprawdzili ten dom. Pod kątem tego, czy przypadkiem tutaj się nie zespawnowało nic nowego. Ty, bez żartów, mi to wygląda na taką jednorazówkę. Raz przyjdziemy, zbierzemy wszystko i nagle, kurczę, już się nic nie respi tutaj. Ty, no bez żartów. Lekko mówiąc, czuję się wystrychnięty na dudka, no. No, nic tu nie ma. Mech. I wiem, wiem, że tam jest piwnica, wiem, pamiętam. Ale najsampierw to jednak chcę jechać do tej klonicy, cokolwiek. Oddamy tego questa i tam chyba jeszcze jednego jakiegoś mamy przy okazji. Także się tym zajmiemy. Szczerze, myślałem, że to drzewo to jest ktoś. Że to jest jakaś postać w ogóle tutaj.
Ale hardcore. Ty normalnie miałem takie, o kurcze, a ten to co, a tu nagle, buf. I to się okazało, że to nie był ktoś, tylko to było coś. Czuję się lekko oszukany w każdym razie. Czy my w ogóle... Tak, jedziemy w dobrym kierunku, dobra. Czołem, dzień dobry, cześć, cześć, hej, cześć, tak, tak, to ja. Tu widziałem chyba bałwana, no właśnie. Trzy patyki, zawsze coś. Co ty tu sprawdzasz? Przepraszam najmocniej. Strzały bym chciał kupić, właśnie, ty, czekaj. I kurczę, łuk refleksyjny może byśmy kupili od razu, co? No niby mamy jakiś tam... Albo nie, nie będę kupował. Kupię mięso tylko. Nie będę kupował tego, sami wytworzymy. Co ty mówiłeś tam? Znowu... O! Cześć! Panie kolego, słuchaj pan. Aha, bo ty wytwarzasz tylko te przedmioty, dobra. A czekaj. Ja zapomniałem, że... Całkowicie zapomniałem sprzedać tamtych rzeczy. O, drewniane młotki... Trzy drewniane młotki za zero, okej, okay, czyli się okazuje, że mogę sprzedać coś nawet jeżeli ten ktoś nie ma pieniędzy, świetnie. Czyli niepotrzebnie straciłem tylko pieniądze. Czołem. Kup ode mnie młotki, co? Dzięki wielkie. Jednocześnie chcę od ciebie kupić tak. To. Co tu jeszcze masz? Mniszek lekarski jak najbardziej, muchomora nie potrzebujemy, ale oset jak najbardziej, stokrotkę również i wilczą jagodę również. Zatrute żelazne strzały to możemy sobie sami zrobić, tylko trzeba jeszcze żelazne strzały kupić i będziemy wszyscy szczęśliwi, tak. No. Także tak bym to widział, ale najsampierw podejdźmy tu i zobaczmy, kogoż my tu mamy. Dzień dobry, witam. Przestań. Samboja. I kurczę, crafting, no i... No, it's me again. A czekaj, bo i tak nie mamy na razie, kurczę, tego, kur... Najgorzej na świecie, no. Dobra, to oddajmy na razie quest. Gdzie ty jesteś, dobry człowieku? No zaś się zablokowało. Pochodnia się chyba ten... buguje. O! Siabora, cześć! Jak się miewa stado świń? Dobrze wychowała moje świnki, są ostrożne i rozważne. Zawsze trzymają się razem, robią wszystko w tej samej kolejności, tak jakby miały własną hierarchię. Najstarsza zachowuje się, jakby miała stopień majora. Są pocieszne. Okej. Okay. Aha, patyków brakuje, no tak. Jeszcze jeden. Dobra, dawaj teraz. Ej, gdzie jesteś? Czołem. Przyniosłem ci materiały do budowy twojego chlewu. Dziękuję ci bardzo. Najpierw samotny wilk zakradujący się nocą w pobliżu chlewu, potem ten wiatr. Cud, że jeszcze stoi. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to tak źle, ale szkoda by było, gdyby zawalił się na twojej świnie. No i fajno. Za dużo żeśmy nie dostali, ale zawsze to coś tam. Dziennik, proszę ja ciebie, sprawdźmy czy tu... Porozmawiaj z Lubosem, porozmawiaj z Puznomirem. Gdzie to jest?
Oczywiście, że Piastowia. Też Piastowia. To są skałki. To jest gdzieś tam do góry. Aha, skałki też. Dobra, czyli musimy przejechać tak na dobrą sprawę tam. No to nawet dobrze się składa. No, na pewno. Tak, pewnie. Jasne. Biedny koń. Przepraszam cię najmocniej. Dawaj, szybka podwózka. No, dawaj do Piastowi. Dzięki wielkie. Wiem, mam konia. Mógłbym użyć konia, ale generalnie... Nie chcę narażać go na niebezpieczeństwo. Daj mi proszę ja ciebie tak, na pewno potrzebuję porozmawiać z Herbal, czyli z tobą. Dobra. Mikstura natychmiastowego odtrucia, dobra. I natychmiastowego leczenia, to może jeszcze nie będziemy brali takich rzeczy. To możemy wziąć i stokrotkę wezmę również i wilcze jagody. Także dziękuję ci bardzo. Czekaj, bo mam jeszcze trochę tych młotków, to ja bym ci może je sprzedał, co? Czekaj, żelazne strzały, weź mi sprzedaj żelazne strzały, co? Nie, zwykła żelazna mi wystarczy. Chociaż tych pewnie jeszcze zatruwać nie możemy, skoro tak naprawdę nie mamy. Dobra, daj mi 39 takich. Ja jestem zadowolony. Dzięki również. Z tobą mogę jeszcze porozmawiać. Także sprzedam ci te 3 młotki. Te drewniane włócznie też ci mogę sprzedać. Kaptura ci nie mogę sprzedać, bo już nie masz pieniędzy. Dobra. Co masz takiego ciekawego, co ja bym mógł od ciebie odkupić? Na pewno glinę. Gnój na pewno też kupię. Kamienia nie potrzeba. Paszy dla zwierząt już też nie, ale patyki mogę od ciebie odkupić. Daj mi jedno to. Wapień możesz mi sprzedać. No i to tak na dobrą sprawę tyle. Czekajcie, ile mamy rudy? Wszystkie 3? Mamy rudy wszystkie 2. Rudę miedzi jeszcze potrzebuję jedną. Dobra, dzięki. I teraz tak, był gdzieś łepek, który zbierał te wszystkie rudy, tylko kurczę, gdzie on był? No na pewno na zewnątrz, ale kurczę, gdzie? Chyba gdzieś z tej strony był, nie? Czyli tutaj, tędy i on gdzieś się tam kręcił. Przy tych kamykach. Tak mi się coś kojarzy w każdym razie. Ty, gdzie jest ten dzieciak? O, Lubos! Cześć. Siema. Wreszcie, myślałem, że nigdy się nie pojawisz. Obiecałam Derwanowi, że odprowadzę cię na miejsce spotkania. Mamy trochę towarów do odzyskania. Skończmy z tym. Będziemy musieli sprawdzić, ile jest tam zasobów i obmyślić plan, aby niezauważenie przenieść je za mury. Czy ty jesteś chory, czy co? Nie zbliżaj się do mnie. Mam nadzieję, że nie upadniesz po drodze. Wszystko w porządku? Może powinieneś zostać, a ja się zajmę spotkaniem. Nie, nasza misja jest ważniejsza niż moje przeziębienie. Nie jestem słabeuszem. Dobra. Oho, zapowiada się świetna zabawa. Czekaj, zapisz grę. Weź od razu tę pałkę może. Ja
Ja cały czas szukam tego dzieciaczka. Ej, patrzcie to. Jak ja idę, to i on idzie. A jak biegnę, to i on biegnie. Wiesz co? Rolnik przeżył szpital i znów przyjaźni się z kramarzem i bardzo kurczę dobrze, czekaj. Najgorzej, bo mamy tylko jedną tartę już. Czekaj, weź żelazną strzałę. Gdzie mam żelazne strzały? A, są zaekwipowane, spoko. Tarta rybna. Ty, gdzie ty biegniesz w ogóle? Co jest? Co się z tobą dzieje? Przed chwilą wydawałeś się bardziej chętny. Nie czuję się dobrze, boli mnie głowa. Kaszel mnie wykańcza, wracam do swojej chaty. Nie chcę spłoszyć naszego przemytniczego wybawcy. To miejsce jest tuż przed nami. Masz rację, idź do domu i odpocznij. Dobra, przynajmniej niczego nie zepsujesz. Nie ma mowy, żebym ci w to uwierzyła. Boisz się jak dziecko. Uciekaj, tchórzu. Nie, przynajmniej niczego nie zepsujesz. Spadaj. Boże, co ja się mam z tym człowiekiem? Wiecie co? Jeszcze tak dla zasady. Ja wiem, że jest dzień, ale i tak ledwo co widać, więc... Boże, teraz jest jeszcze gorzej. Co ja żem uczynił? Zapisz grę. Aha. Aha. Tak, żebym coś czuł. Ała! O kurde, ile on mi życia zabrał, ty! Hola, hola! Should have put on something warmer. Ja bym może życie sobie odnowił, co? Ty, ono tutaj, cwaniaczku kolorowy, purpurowy, hola, hola, niedobry człowieku. Ała! Au. Dobra, jest, jakoś poszło. Tragicznie, bo tragicznie, ale jakoś poszło. Ależ mnie ten dzieciak normalnie tak... teraźnie i denerwuje. Dobra, już, nie panikuj, jest okej. Czekaj, co ja mogę wziąć, żeby było ci cieplej? No najpewniej alkohol, no bo co by innego, ale czekaj. Mikstura temperatury, proszę bardzo. Powinno być lepiej. Dobra, szybki zapis. Ilu was tam jeszcze jest? Mi się nie chce wierzyć, że było was tylko dwóch. YOLO! Nie, 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 nie tak szybko. Ty dziadu jeden, ty. Ja ci dam na mnie taktyki jakieś, kurczę, stosować. Co to się dzieje w ogóle, ty? Uff. I to przy moich tartakach.
No by cię dunder świsnął, no. Żeby cię normalnie... Dobra, wejdę tu. O! Zaginione towary. Przed twoimi stopami leży niewielki stos paczek, pojemników, a tuż za nimi stoją beczki. Zastanawiasz się, czy jest to ładunek, który Darwan chciał przemycić do miasta, ale paczki, beczki i kosze są wypełnione cuchnącymi resztkami jedzenia zamiast przydatnymi towarami. Bandyci musieli używać ich do wyrzucania zmarnowanego jedzenia i innych śmieci, jednak jeden przedmiot, który wydaje się być zmiętym kawałkiem pergaminu, przyciąga twoją uwagę. Przyjrzyj się bliżej. Brudny kawałek to w rzeczywistości lista zapasów, głównie narzędzi kowalskich i metali, ale także nasion, suszonego mięsa i wielu innych przedmiotów. Lista jest długa, z pewnością dostawa musiała być znacznie większa niż ten mały stos pojemników rozrzuconych w zniszczonym wiatraku. Bandyci musieli sprzedać towar lub wykorzystać go do własnych celów. Należy o tym poinformować kwatermistrza. Ale co ważniejsze... O, niestety wszystko puste znowu. Złodzieje. Wszystko rozkradli, harpagany jedne. Coś tu? Później przyjdę. O! Jagoda i sól. Coś tu mogę stąd zabrać? Nie za bardzo. Ale mogę cię na przykład postrzelić. Dwa headshoty. O, trzy. Trzy są wymagane do tego, ażeby przewrócić jelenia. Dobrze wiedzieć. No. Fajna misja. Podobała się mi. Bardzo. Bardzo mi się podobała. Naprawdę. Dawno czegoś takiego, kurczę, nie było. A, tu też pusto wszystko. Dobra, szkoda. O, jeszcze tutaj coś. Proszę bardzo. O! O, kamień! Fajnie. Nie no, tak naprawdę to z kamienia się nie cieszę, ale... O, tu jeszcze coś. To chyba ostatnim razem tego nie sprawdziłem. No ale dobra, co? No, ja tutaj nie będę tak naprawdę kombinować. Wracamy do tego chłopa i normalnie naklepiemy tego typa zaraz, no. Jezu, ja podejrzewam, że ten młody robi to specjalnie, żeby się zemścić za to, że on zabił jego ojca. Coś mi się tak, kurczę, wydaje. Którą mamy godzinę w ogóle? 21:24. Dobra, zróbmy może tak. Oczywiście, że obszar jest niedostępny. Gdzie ja mogę się przekimać? Tu. Mógłbym na przykład w tym, ale... Ale po co? Skoro mogę spać na ziemi w zimie. No, a mógłbym się przekimać przecież w lecznicy. No cóż, innym razem. Dawajcie mi tego młokosa, bo normalnie ja go tosztacheto. Tosztacheto go normalnie tak... No. Ten cymbał jak dostanie... O, czekaj. Jak idzie twój biznes, byku? Nie tak dobrze, jak się spodziewaliśmy. Może to jednak nie był taki genialny pomysł. Ech, może powinienem skończyć z jakimkolwiek pomysłami. Nie trać ducha, ten pomysł nie wypalił, ale kto wie, może następny będzie wielkim sukcesem. Tak sądzisz? Jestem tego pewna. Dziękuję bardzo za wiarę we mnie. Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto w nas uwierzy. How can I help you? Powiedz mi, że masz jeszcze tartę jakąś, co rybną. Powiedz, że masz. Masz, bardzo mnie to cieszy. Daj mi trzy. Dzięki.
Dzięki, byku. I zjedzono, i teraz to ja mogę biegać. Ty, gościu, kaś ty jest. Derwan, słuchaj, jak poszła wymiana. W miejscu spotkania pojawili się bandyci, a wszystkie towary zniknęły. To niemożliwe, wielu rzemieślników liczyło na dostawę, to druzgocąca wiadomość. Byłem pewien, że nikt o tym miejscu nie wie. Jak to nie wie? Przecież ja wiedziałem. Gdzie jest Lubos? Po drodze prawie pobrudził sobie spodnie, chłopak zawrócił i pobiegł do domu. Zdecydowałem, że lepiej będzie, jeśli nie będzie w to zaangażowany. W końcu chłopak nie był w formie i mógł zepsuć robotę. Nosił monety dla pośrednika, przynajmniej nie wpadły w brudne ręce bandytów, ale to i tak niewielka pociecha w porównaniu z tym, że nas okradziono. Z monet niczego nie wytworzymy. No i co teraz? Chcesz przeczesać las, czy polować na bandytów? A może chłopak ma coś z tym wspólnego? Mógłbym zadać ci to samo pytanie. Wątpię, byś była tak głupia, by spiskować za moimi plecami i kłamać mi prosto w twarz, ale nie wykluczam żadnej opcji. Daj mi chwilę do namysłu. W międzyczasie udaj się do Kofala. Poinformuj go, że dostawa narzędzi i surowców do kucia znacznie się opóźni. Z niecierpliwością czekał na materiały do pracy. Och, uwielbiam przynosić złe wieści. Czysta rozkosz. Zdecydowanie należy go o tym poinformować. Siemasz. Byku, ja bym ci sam dostarczył może ten towar, co? Witam, skąd to poważne spojrzenie? Przynoszę złe wieści od Derwana. Obiecane towary, w tym akcesoria kowalskie, zostały skradzione. Co przez to rozumiesz? Kazano nam je odzyskać w wybranym miejscu spotkania, ale napotkaliśmy tylko bandytów i puste pojemniki. Dziwne rzeczy opowiadasz. Rynek Pestowi został w ostatnim czasie zalany nowymi towarami. Są zgodne z tymi, które obiecał nam nasz kwatermistrz. Jesteś pewny? Bez cienia wątpliwości. Spodziewałem się jednak, że dostanę je osobiście, zamiast walczyć o swoją część na głównym placu. Straciłem więcej monet niż miałem zamiar, ale przynajmniej mogłem je wreszcie zebrać do pracy. Ktoś handluje z bandytami tuż pod naszym nosem. Jak mogli się tu dostać tak szybko? Derwan nie miał o tym pojęcia. Och, ktoś wykonał za nas ciężką pracę, świetnie. Nie no, jak mogli się dostać tutaj tak szybko? Byłem pewien, że dostawa odbywa się pod okiem Derwana. Jego uczeń kręcił się z tego dnia przy zaopatrzeniu. Może nie jest tak bezużyteczny, na jakiego wygląda. Ten mały zdrajca. Derwan się starzeje, nie radzi sobie ze swoim uczniem i po raz pierwszy przepływ zasobów wymknął mu się spod kontroli. Nie wygląda to obiecująco. Dzięki za spostrzeżenie. No żeż, kurcze pieczone, tak coś czułem. Siemasz. Mam nadzieję, że dobrze zniósł te wieści. Towary są w mieście, zostały wprowadzone zanim udaliśmy się na miejsce spotkania. Jak to możliwe? Tylko ty i Lubos wiedzieliście o spotkaniu. Cóż, to twoja odpowiedź. Lubos. Kolejne pytanie tego tyczy, dlaczego wprowadził mnie prosto w ręce bandytów? Dałem mu monety kilka dni wcześniej, musiał zawrzeć umowę wcześniej sam, oszukał mnie, zdradził i osiągnął zysk, sprzedając towary po wyższych cenach. Nie zapominaj, że próbował mnie zabić. Z biegiem czasu stałem się osobą bardzo tolerancyjną i wyrozumiałą, ale nie zmieniło to podstawowych zasad, którymi się kieruję. Nigdy nie zniosę zdrajców, denerwują mnie. Widziałem kilka okropnych zbrodni podczas służby w mojej bandzie, ale najbardziej zniechęcającą i potępianą z nich wszystkich była zdrada stanu. W końcu dostał to, na co zasłużył. Zbyt wiele razy pozwalałeś uchylić się od kłopotów. Nie dam mu satysfakcji z wyprowadzenia mnie z równowagi. Chodź ze mną, muszę zobaczyć magazyn na własne oczy. To obok mojego domu. Prowadź. Kurczę, świetna rzecz. Wprowadzili to, co w wieśku, czyli jak ja biegnę, to i on biegnie. O, będę potrzebował wyjaśnień natychmiast. Wszystko jest pod kontrolą. Dowiedziałem się, że partia towarów dotarła do miasta wcześniej niż oczekiwano. Ty za tym stoisz. Oczywiście, że tak. O ile mi wiadomo, każdy z przedmiotów bezpiecznie dotarł do naszego magazynu. Poradziłem sobie z tym wszystkim sam. Zostały one również przeoczone przez kasztelana i rozdane ludziom za odpowiednią cenę. Wszystko działo się za moimi plecami. Dlaczego nie zostałem powiadomiony? To zdrada własnego pana. Zamierzałeś dać je tylko garstce mieszkańców miasta. Czy to nie jest oszustwo? Dałem szansę ich nabycia wszystkim zainteresowanym.
Mogę być lepszym kwatermistrzem niż ci się wydaje. Nie miałeś nawet czasu nadzorować własnego czeladnika, mistrzu. Znam potrzeby moich ludzi lepiej niż ktokolwiek inny w tym mieście. Zaniedbałbym ich, gdybym spędzał całe dnie patrząc ci przez ramię. Jak zdecydować, kto jest najbardziej potrzebujący, a kto nie? Czy wystarczy mieć uśmiech wdzięczności od osoby w potrzebie, czy też przyjmujesz dalsze przysługi od swoich sąsiadów? Zawsze jestem otwarty na wysłuchanie każdego, ale nie mogę być we wszystkich miejscach naraz, dlatego potrzebowałem czeladnika, to takie proste. Chłopiec na wysyłki. To wszystko, co mogłeś zaoferować. Oczekiwałem, że nauczę się tu, jak walczyć, przetrwać i przewodzić, a nie niańczyć farmerów. Nigdy tego nie sugerowałeś, chłopcze. Nigdy nie zdałeś sobie trudu, by powiedzieć, co czujesz i czego ode mnie oczekujesz. Przypominasz mi swojego ojca. Też był psotnikiem, ale znał wartość tego, czym jest lojalność i braterstwo. Przynajmniej do czasu, jak go zabiłeś. Jeżeli tak bardzo ci na nim zależałeś, to czemu pozwoliłeś mu umrzeć? Wysłałeś go na pewną śmierć. Nic nie wiesz o tym, jak zginął. Tak, nasza zasadzka była ryzykowna, ale straty nieuniknione. Ale wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to wyrok śmierci dla nas wszystkich, a twój ojciec przeszedłby ze mną przez każdy ogień. Jezus wyszeptał mi swoje ostatnie życzenie przed śmiercią. Prosił mnie, żebym zaopiekował się jego synem, jeżeli będzie potrzebował pomocy. Czy on naprawdę to powiedział? Zrobiłem, co do mnie należało i przysięgę uważam za spełnioną. Od teraz pracuję sam. Możesz iść, chłopcze. Czekaj! O nie. Teraz mam z nim gadać znowu? Jezu. Wygląda na to, że przeżyłaś spotkanie z bandytami. Wygląda na to, że wróciłeś do pełni sił, ale straciłeś pracę. Tak, nic mi nie jest, ale ty to imponujące. W końcu jesteś kimś więcej niż tylko rolniczką i łowczynią. Możesz uznać się za szczęściarza, że Derwan zachował spokój i odsunął się. Jaki jest twój kolejny wielki plan? Tak? Tego jeszcze nie wiem. Przybyłem tutaj, żeby dowiedzieć się czegokolwiek o życiu wojskowym. Tylko dzięki Derwanowi mógłbym to poznać, ale on ze mną nie chciał się niczym dzielić. Nie szanuję tego człowieka. Myślałem, że bada mnie tymi wszystkimi nudnymi zadaniami. Odwzajemniłem przysługę i przetestowałem jego cierpliwość, mając nadzieję, że zobaczę trochę doświadczonego, niebezpiecznego wojownika. Ja to bym ci najchętniej Zadawanie pytań za każdym razem, gdy chcesz dowiedzieć się czegoś nowego, jest oznaką słabości. Pamiętaj, że lepiej zapytać o drogę, niż zbłądzić. A nie jest oznaką słabości. Myślę, że kontrolowanie własnych uczuć jest jedną z podstawowych cech żołnierza. Derwan jest tego dobrym przykładem, to świetna lekcja. Życie na szlaku nauczyło cię wszystkiego, że o wszystko trzeba walczyć. Nie każdy aspekt życia jest bitwą. Myślę, że kontrolowanie własnych uczuć. Albo zadawanie pytań. Kurczę. Zadawanie pytań. Nikt nigdy nie pytał mnie o nic poza zawartością moich kieszeni. To miejsce jest inne. Jest porządek, a ludzie patrzą ci w oczy bez chęci zabicia cię za to ze szczerością. To sprawia, że zastanawiam się, jak bardzo Derwan i mój ojciec byli do siebie podobni. Czy bezmyślny zabójca wykonujący rozkazy może też mieć jaśniejszą stronę? Myślałem, że to czyni człowieka słabym. Ta ziemia potrzebuje zdolnych ludzi do jej obrony. Zostań ile chcesz, ale pamiętaj, że specjalne traktowanie przez Derwana już się dla ciebie skończyło. Nie potrzebuję odnego przychylnego traktowania. Słyszałem, że kryzys wśród bandytów się pogarsza. Może jednak będę miał szansę się wykazać. Teraz robisz pewne postępy, jeżeli chcesz, żeby Derwan podzielił się historiami z przeszłości. Trzymaj się tej ścieżki, a zasłużysz na to. To się jeszcze okaże. Cieszę się, że mimo wszystko nie doprowadziłem cię do śmierci. To najbardziej przyzwoita rzecz, jaką do tej pory powiedziałeś. Bądź zdrów. Ja bym go, szczerze, ja nawet bym z nim nie rozmawiał. Naprawdę, nawet bym z nim nie rozmawiał. To jest... I w ogóle jakby totalnie przeszło to bez echa, że chłop próbował mnie zabić, no. Siemasz. Rozmawiałem z Luboszem, postanowił pozostać w Piastowi. Aha, byłem pewien, że miał dość naszej społeczności. Wygląda na to, że mimo wszystko przyzwyczaił się do wygodnego życia w mieście. Miejmy nadzieję, że nie będzie mi robił problemów. Może to i prawda, skoro deklarował, że będzie bronił Piastowi, gdyby kiedykolwiek była w niebezpieczeństwie. Ale nie ma pojęcia o dyscyplinie i wykonywaniu poleceń. Ma trochę wigoru i determinacji, ale jego impulsywność zgubi go, zanim zada pierwszy cios.
Jeśli ma się kiedykolwiek wykazać, będzie potrzebować kogoś, kto nim pokieruje. Najpierw musiałby odzyskać moje zaufanie. W jego przypadku nie będzie to łatwe, ale nigdy nie odmawiam słuchania naszych mieszkańców. Zawsze może spróbować. Okej. Dziękuję ci za całą pomoc. Nieświadomie wciągnąłem cię w tak skomplikowaną sprawę. Jestem wdzięczny za cierpliwość. Bywaj. Zawsze chętnie pomagam potrzebującym. Ci, którzy nie popełniają błędów, niczego się nie uczą. Wydobrzejesz. Chamskie, bo chamskie, ale jednak. Dobra. O, kaczka, ty. Aha, po kurczaki do doskałek ma wyjechać. No dobra. Ale mimo wszystko, moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej.